Jestem z miasta, da, da, jak prosiak, da, da, i mam ryjek, da, da, jak prosiak, da, da, i raciczki, da, da, jak prosiak, takie zwinne mam. Jak prosiak i co ja robię tu? Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek, a właściwie zaczynamy kolejną serię odcinków plutonowania z Grzechem 40. Witaj, Grzechu. No hej, ludziska, cześć wam wszystkim i tobie, Dudusiu. No i cóż, gramy jak zwykle w stałym składzie. Pewnie niektórzy by chcieli jakichś zmian, jeśli chodzi o Pluton, ale że nam się gra z Grzechem dobrze, to dalej będziemy kontynuować tę serię wbrew niektórym osobom. Tak, wbrew temu, że nam się to w ogóle nie podoba. Dokładnie. Gramy, nagrywamy, lamimy, ekspimy. A propos ekspienia, ja cały czas zbieram ekspan na WZ-tę 10-tierową nową, więc już mam 154,5 tysiąca, coraz bliżej uzbierania finalnej ilości expa, więc troszkę dzisiaj pewnie i pewnie w kolejnych odcinkach naszego lamienia, czyli a dla nas jeden grania ciągłego, tą WZ-tą będziemy pogrywać. No to powiem ci tak, na bogatości już jesteś w połowie drogi. Jak w połowie drogi? 154 tysiące, a trzeba 198. A 150, dobra, dobra, no to już kończysz. O, a 198 trzeba. Łee, to ja jestem dopiero na początku mojej podróży. A gdzie ty, a wiesz, ja mam 113. 18 mam, a ty już masz tutaj silnik zrobiony, czy go nie robiłeś w ogóle? Tak, ja przecież 113 mam w Expion, miałem przecież zrobioną, więc odkupiłem tylko ten pojazd. No dobra, no ale dało się przejść na 113 bez wykupywania silnika, bo nie, on tam specjalnie wiele nie dawał. Ja se chyba wykupiłem silnik. A to se dobrze zrobiłeś, dziękuję bardzo za informację. Nie robiłem sobie dobrze, jak jedziemy? Przede wszystkim ja jadę z tobą, a ty kieruj. Będziesz moim sterem. Mamy dwa medy, ja tym czołgiem gram tak bardziej jak medem, to pojedziemy na prawo z medami. Tak, a jeszcze tak chciałbym nadmienić mimochodem, że jako iż ostatnimi czasy mam naprawdę bardzo wielkie problemy z płynnością owego tytułu, postanowiłem dzisiaj dosyć awangardowo zaprząc do nagrywania zupełnie inny program, który z tego co widzicie chyba całkiem nieźle funkcjonuje. Zaraz zobaczymy, jak to będzie w praniu, ale póki co jest dobrze, jest poza fajna. Tym, że nie nagrywa. No mam nadzieję, że nagrywa. Mówisz mi takie rzeczy, teraz się będę zastanawiał, czy to się faktycznie nagrywa? A widzisz, od razu nerwowość. Nerwówka jest. Nutka pikanterii. Jak zobaczę wrogów, to cię wypnę na nich, okej? Okay? Bat jest tam, więc... No, lorka. Jak pinzyr. No to tak szkwanie robisz, okrążasz. Szkwany lis z ciebie. Pojazd ma dobrą mobilność. Na dupa, dupa. Tak, tak, zauważyłem. Chociaż ja tego lepszego silnika nie mam, wiesz? Ty, Skoda, Skoda, Skoda. No wiem. No wiesz, bo ci powiedziałem. Czekaj! O, dobrze, szczeliłem se. Oj, nasza dycha strasznie pozrywała. No ktoś musiał, takie życie. I tak się cieszę, że to nie byłem ja. Lajta nie mamy, bat nas chyba będzie... Nie, wycofuje się. Zrób mi miejsce, świnioku! Ta brama jest za mała dla nas. Bat się wycofuje, bo jest na przeładowaniu. Nie popchaj mnie, nie popchaj mnie, bo on jest... Dygnąłem się od dawkującego 1390, co bo? Można i tak. O, fuck, fuck, fuck. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwa? Kwak, kwa, kaczusia. Tyłem jest, jak pancer, czy przodem? Jak pancer, tak, tyłem. Chyba się, nie, wiem, się nie obraca, zobacz. Dobra. Piknie to zacznie jebicko. Deset, o deset, zerwałem. Czekaj, dobiję na pancera, nie zastanawiam. A, dobra, nieważne. 704, o, w ciebie, dobrze, pewnie, w ciebie. Pewnie, że we mnie, czemu nie? Super, już nie trafiłem. O nie. Kurna, ten się akurat dymnął do tyłu. Wy sobie ze mnie żartujecie. Teraz mnie dobije. Uciekaj, Grzechu! Jeszcze się od niej odbiłem, no super. Ale nas zajechali. 704 się na nas patrzy? Ta na ciebie. Teraz na mnie, ale ogólnie w naszą stronę, więc się może obrócić, więc... Czy nie widzę jej. Pilnuje nas, no. Tak. Tam kurde UDES jest z drugiej strony, czemu oni nie zajedzie? Bo
te 3-2 mu chyba przeszkadza. Dobra, ja się przestawię. Odwraca się 74. O, to jadę! Kurde na nie, ja chciałem z biodra, ale nie weszło. No, już się pewnie schował. Tak, schował się. Na milimetry. Kapują nas, Duduś! Czekam na tą 704. O, jest aha, do mnie, zabije mnie. Ja, ale nie, zanim ja wyjadę. Strzelił. Na przeładowaniu. Te 32, teraz nią celuję. Ja się wrócić do bazy, znaczy tam Waffenträger się wraca, ale też się wrócę. Aha. Dla mnie strasznie pechowa bitwa, że tak pozrywałem od tych potężnych TD-ków, wiesz? Ten bat może po mnie przyjechać z VPS-ów. Jadę do ciebie. Dobra. Ale zanim dojadę, to trochę potrwa, patrz gdzie jestem. Ja, on tutaj. Ratuję tutaj. Ja mu zaraz pokażę, kto ma większe kochones. Porównamy, sprawdzimy, okaże się, kto jest prawdziwym mężczyzną. Chyba, że go zabiją, zanim tam dojadę, to też jest całkiem możliwe. Chyba jednak nie. Uła, celuje do mnie świnka. Bydle bez czci i wiary. No i git. Takie se to było. Ja mam 2900. Mnie te TD-ki tak zredefiniowały. Nie, seta. 704 na szczęście przejęta na gąskę. Dobra, to co? To idę zrobić kawę, tak? A idź pan. Dobra. Wybieraj, no przecież ja zawsze ci pozwalam wybierać. Bo ja bym chciał małsiątko, słoninkę moją tłuściutką. Ho, ho! Grubej rury. A małsa mają nerfić. Tak, właśnie ostatnio Kogut bez głowy wylosował Wargamingowi takie nerfy, w związku z czym, no niestety, tak to można podsumować. Kogut bez głowy. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, pragnę wyjaśnić, pozwól, że wyjaśnię, o co mi chodzi. Nie wiem, czy kojarzycie osoby, które oglądały kiedykolwiek miasteczko South Park, tam był kiedyś odcinek z ekonomią, że ekonomia zaczęła się sypać i zdaje się Kyle pojechał do parlamentu Stanów Zjednoczonych, żeby się przekonać, jak w ogóle ten cały system funkcjonuje, no i jak funkcjonuje gospodarka, jak jest centralnie sterowana. Wszedł do pomieszczenia tego głównego parlamentu całego kraju, a tam było takie bardzo ciemne, mroczne pomieszczenie. Nagle zapaliły się światła, okazało się, że w samym centralnym punkcie jest ołtarz z różnymi namalowanymi opcjami, że na przykład podnosimy stopy procentowe, obniżamy albo coś innego, otwieramy granice i tak dalej, i tak dalej. No i wokół stado, prawda, osób w garniturkach, którzy okalali ten potężny okrąg. Nagle uruchamiają się trąbeczki, panowie tańczą, grają na trąbeczkach, ucinają głowę kurczakowi, który biega w bezładzie bez swojej głowy po tej tarczy. Po tym potężnym ołtarzu w końcu pada w jakimś losowo wybranym miejscu. No i panowie odczytują, na jakim polu padł kurczak. I się nagle okazuje, że teraz trzeba podnieść stopy procentowe, więc podnosimy. I Dudusiowi kiedyś mówiłem, że serie buffów i nerfów w Wargamingu są tak racjonalne i tak uzasadnione, że spodziewałbym się, że mają dokładnie taką samą metodykę działania, że też właśnie ten ołtarz i kurczak bez głowy, tak to musi działać. Ludziska, ja wam mówię. Na pewno tak jest. No dobrze, za tym jedziemy. Artka jest jedna, a bramki są dwie. O tym samym pomyślałem. Że bramki są dwie? Że jak właśnie powiedziałeś, że artka jest jedna. Taki już klasyk, można powiedzieć. Ano, ano. Ładnie nas wczytało, nie chcę zapeszać, ale faktycznie wczytanie jest zacne. Mecz można wygrać, przegrać lub zremisować. Tak, tak. Coś w tym jest. Jaki ty mądry jesteś, takiej mądrości ludowej.
Dobra, fajnie się bitwa zaczyna, już coś tam zrobiłem. No i dlatego chciałem troszeczkę tym małsiątkiem pograć, zanim mi go znerfią, no bo... Churna mać. Dawniej ten czołg był do uszanu i teraz znowu będzie do uszanu. Oczywiście nerf dla Mausa moim zdaniem jest niczym nieuzasadniony, dlatego że jedyną zaletą tego pojazdu, tak samo jak typa 50... nie, typa 5 Heavy, jest pancerz. To jest jedyna zaleta tych czołgów, ludziska. Tylko ten pancerz, nic poza tym. I na dobrą sprawę ten pancerz, ta jedyna zaleta jest negowana przez Golda. Wyśnijcie tam tą górę, Grzesiek. Ale że co, że tam? Ja tam w ogóle nie jestem, ja jestem na środku. No widzę. Ja straciłem ponad pół hapsa bez sensu. Mamy ja przewagę w mieście, wszyscy stoją po tamtej stronie. No nie wierzę, to jest po prostu. Wiesz, ja nie mogę tam przejechać, bo tu mnie skorpiony cisną. Dzisiaj będziemy musieli zaraz wracać. To się wrócimy, no spokojnie. Uważaj, bo to są czołgi są. I tam gdzieś na dystans się czai skorpion. Wow, z jaką łatwością ten małsior przepycha wraki, to jest po prostu. Taka armata tego krana to jest badziewie, nie gram praktycznie. Zrobiłem ten czołg i prawie nim nie gram, bo oczywiście ekspie co innego. Jak tak zagram nim od czasu do czasu, to nie potrafię odnaleźć się w tym, co to działo wyprawia, nie? I teraz pięknie prezentuję właśnie to, o czym mówiłem. Naprzeciwko mnie jest ósmotierowy skorpion. Jeszcze się ode mnie ani razu nie odbił, bo po prostu sobie włącza Golda i tyle w temacie. I jedyna zaleta Mausa jest korygowana. I co mi z tego, że się skontuje? Dobra, ja się cofam. Już mam pół hapsa. Nie wiem, to jest z tym działem. Muszę pograć tym kranem, żeby się opanować jego działo, bo dla mnie to jest jakiś rozrzutnik gnoju, no. Ja tam do nich podjadę, wiesz? Może jakoś ich przestraszę, czy coś, czy ja coś. No tylko tam jest pełno czołgów, nie? No ale wiesz, to są czołgi niskotierowe, więc... Czekaj, ja odbiję tu po lewo, żeby tego T-55 arce dorwać. No, dobrze. Ja mimo wszystko bym się cofał na tą bazę. Kurde. Dobra, jadę do ciebie. Chyba, że dacie sobie radę. Nie wiem, tym działem naprawdę trzeba skupiać, bo takie strzelanie z biodra to się kończy. Jadę do ciebie. Od te 5-5. Jeden skorpion na dystans, to by było super, no ale tak to zrobi miejsce. Ja jadę za kawę czwórką. No to myślałem, że razem tu zagramy. No ale co ja mogę zrobić razem, jak ja mam, jestem na hita od skorpiona ze środka? Skorpion już się cofnął. Dobra, to ja cisę tego patona. A, to on tutaj jest, to się nie cofnął. Kurde, no, myślałem, że... Ach, my bad, moje łóżko. Super, jeszcze się odbiłem od patona, no ekstra. Grzesio potrafi. Nie ma, że się nie da. I ten skorpion dalej żyje. W dupę jego mać. Dupę jego mać! Dobra, dobiję tego patona już. Przynajmniej się postaram. Mam nadzieję, że skorpion mnie tutaj nie wyłuska. Ale Maus jest mały, to może mnie nie trafi. Dobra, patona nie ma. I teraz tak, cofać się do was? Nie wiem. Kto się cofa? Na dupę. Widzicie, co to działo robi, jak się nie próbuje strzelać z biodra? To ile strzałów takich, które powinny wejść, mi nie wchodzi. To jest głowa mała, przecież ta armata to jest jakiś patologia. Panowie, tu miastem do mnie teraz pocisną. Dobra, jestem na dobicie i ładuję jeszcze 15 sekund. Okej. Ja tu postaram się, jak ktoś wyjedzie, to na przestrzale ich mam, tylko nie wiem, gdzie mi się pojawią. Na krana to muszę oddzielnie poświęcić jakiś czas, żeby pograć tym czołgiem i nauczyć się tej armaty, bo to jest naprawdę jakiś dyw. Ogólnie przydałoby mi się jako takie wsparcie, wiesz? Ogólnie to też mam trochę problemu, więc ogarniemy te 3-4 i się teraz zajmę, wrócę do ciebie. Bo nie wiesz czemu, ja nie wiem, ile hapsa ma Type 5 Heavy. Na dupę.
Ale widzicie ludziska i to jest właśnie ten mechanizm. Wiem, że naprzeciwko jest Type 5 Heavy, automatycznie paluch mi poleciał na Golda. No bo to jest taki odruch. Mi też, wracam się do ciebie. Ja tu na nich czekam, ale nie wiem, gdzie oni są. Aha, nie wystawiają. Skorpion mnie zdjął ze środka. A, no ten skorpion mocno tutaj podziałał. Nie wiem, gdzie oni są, gdzie oni pojechali. Jestem jedyną dychą. Niedobrze. Ile ty zrobiłeś uszkodzeń w tej bitwie? Na razie 3000, a ty? Też właśnie, niecałe. Szkoda, że znowu tego Mausa z nerfią. Kurde, przestawię się tam bardziej. Nie, ale stronę lewej. Dobrze, że wziąłem tego krana, bo już wiem, żeby nim nie grać tak po prostu od tak, z bitwy na bitwę. Dobrze, no to... że wziąłem tego krana, bo już wiem, żeby nim nie grać. Nie, ale taka prawda, bo ja mówię, zagrałem nim po tym, jak go kupiłem, może kilka bitew, z czego ostatnio grałem pewnie, nie wiem, 2 miesiące temu czy coś takiego. I to jak lecą tam pociski, co one wyprawiają, to jest głowa mała, nie? Po prostu trzeba brać, kupiać do końca, brać jakieś poprawki, a ja sobie strzelałem od tak, mówiąc wprost, z dupy, bo gram tą WZ-tą 111-1-4. Bardzo źle, ale mi chrumknął. I tam te pociski z dupy wchodzą dużo lepiej niż tutaj. Ja podjadę na ich bazę, wiesz, bo tutaj nie chcę się wystawiać na środku, bo spoko, tam skorpion niewidzialny będzie do mnie strzelał. Obstawiam, że pojedziesz, to będziesz sam, bo nie pomogą ci te 2 ósemki. Ale to co byś proponował? Mam się wrócić na naszą bazę, czy...? Nie, nic bym nie proponował, nie mam pojęcia. Ja bym się wrócił na bazę, dlatego że te ósemki nie ruszą. One nie ruszą, one są w panice, bo jest tam Skorpion i obiekt 907 i wybiją te 2 ósemki. Ja się wrócę tylko maksymalnie po krawędzi mapy, żeby na pewno nikt nie zobaczył, bo teraz niepotrzebnie zerwałem. I wyrżną te ósemki i potem ciebie dobiją i tyle będzie. Że ja miałem taką koncepcję, żeby jechać na ich bazę i zmusić ich do tego, żeby się cofnęli, ale to masz rację. A, już. Nie, no już wszystko zamytane. Zanim ja tam dojadę, to już nikogo nie będzie. No może Arte obronię. Może. Ale ten Skorpion to mocno tutaj podziałał w tej bitwie. No. Ja się nie spodziewałem. Większość hapsów, które mi zabrano, to właśnie ten skorpion. Nie, ja straciłem dużo hapsów przez takie właśnie wyjeżdżanie i strzelanie bez skupiania, nie? Bo to co. Ale to w mieście to ciężko jest, wiesz, sobie poskupiać magazynkiem. Ale nie o to chodzi. Po prostu mówię ci, gram teraz tą WZ-tą 1.4 i tam dużo takich strzałów właśnie totalnie na odwal się wchodzi. A tutaj nie wiem, czy specyfika lotu pocisku, czy coś, ale no trochę. Ale to wychodzi też właśnie, jak się nie gra w swoją. No, ja ci powiem, o, Arta zabiła naszego i ich. Nawet dobrze zrobiła. Ja ci powiem, posunę się od takich teorii spiskowych. O, super, odbiłem się od obiekta 907 od jego dupy, więc ogólnie spoko. Nie narzekam. Na Goldzie jeszcze. Dupa jaś, no i teraz... Ach. Będzie ciężko. Czy ja to mam pretensje do siebie, dlatego że to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje lenistwo, że nie skupiałem do końca, ale no i też to, że po prostu tym czołgiem nie gram i szedłem do niego na wariata, dychą nie gram, bo ekspię co innego i to tak się kończy. To tak zazwyczaj jest, że dochodzisz do dychy, tak jak miałem ze 121, że tak ekspiłem, wyekspiłem, rozegrałem kilka bitew i leży. Natomiast chciałem dokończyć to, o czym mieliśmy mówić. Mianowicie posunąłbym się tutaj do wysnucia pewnych teorii spiskowych, że to nie jest przypadek, że na dziale o danych parametrach z jednej nacji bez przerwy podujesz, a na tym samym dziale o takich samych parametrach z innej nacji, na przykład ruskiej, bez przerwy trafiasz w punkt. Ośmieliłbym się stwierdzić, że to jest regulowane nie tyle losowością, ale być może jakimiś ukrytymi statystykami, bo rzeczywiście w grze są takie pojazdy, które ewidentnie dobrze celują i dobrze trafiają, pomimo tego, że mają złe staty. I takie, które... Odbiłem się na Goldzie. Nie wiem, typkowi piątemu to bardziej w korpus czy w wieżę?
Zależy jak stoi, ale bardziej w korpus. Dobra, on się teraz schowa i teraz obieg mi będzie objeżdżał. Aczkolwiek jak ci korpus skontuje, to ma więcej pewnie niż na wiele. Ja tam dokładnie nie wiem. To jadę na obieg tam, więc na pewno teraz będzie flankował. Chyba, że nie. To się da przegrać, to się da wygrać, tylko że z moimi umiejętnościami to pewnie to wtopię. Nie jestem wymiataczem w tej grze. Zastanawiam się, czy 907 nie pojedzie od akademików. Właśnie to jest całkiem możliwe, wiesz. No ale to spróbuję, chociaż tutaj zobaczę. Choćby tego typka może w dupę zajadę. No nie wiem, coś trzeba kombinować. Nie, jednak tam pojechał, tam zaskoczył mnie to. O, to się nie spodziewałem. No to dupa, to zostałem sam, no to samemu to... Nic on cię teraz objedzie i... Tak. Zrobi mi jak chce. O kurde, znowu to samo, no. No przynajmniej go teraz przebiłem. Kontuj to! Aha, bo on ma haubicę, no tak, no to sobie mogę kontować, no. No nieważne, nevermind, tego nie było, to się wytnie. Ty, odbiłem się od brzusia. No bo skontowany był. Nie wiem. A jego dolna płyta nie jest weak spotem. Tak, ale tylko ją wystawiał. Chodź mi tutaj, świnko, gdzie jesteś? No to już jest koniec, bo obiektem to na pewno mnie wymanewruje. Z łatwością. Nie mam szans. No tego się nie spodziewałem, że tutaj będzie. Patrz, mogłem HEK-a załadować, no. Tam na pewno typek już do niego dojeżdża, więc zaraz będę w dupiu. No ale jadę, no. Co zrobić? Wow! Wow, nice. Dobrze, dobrze. Nie myślałem, że go przebiję pod takim kątem. Raz teoretycznie ty masz lepiej, bo jakbyś dobrze strzelał, to możesz zabić tego typa, no. O kurde, serio? No. No to już koniec. I nikt się uszkodził. Dupa jaś. I ty możesz wygrać, on cię na hita nie zdejmie. Tylko musisz przebić. Musiałbym się móc odwrócić, a nie zdąży się już odwrócić, wiesz? Grzesiek, to był ważny strzał. Celowałem... No dobrze celowałem, no celowałem tam po wizjerach, no ale dupa jaś. Dobra, teraz ty nie wyjeżdżaj, bo on cię zabije. Nawet jak on ma większe kontynuował. Szanse, bo on nie musi celować. No właśnie, do tego mówię. Postaram się wizjer. Ciekawe, czy on, zaryzykuje, czy się skończy. Jest! Dobra. Ha, super! To było dobre, 4200. Dobre, dobre, gratki, ładnie. Wyciągnął, super. Trochę zwaliłem w tej bitwie niektóre akcje, ale i tak wyciągnąłem. Ważne, że wygrana, bo ja mogłem zagrać dużo lepiej, ale fajnie. Ja myślałem, że tą końcówkę... No, nie, że nie da się rady, bo ich było dwóch, ale ładnie, ładnie. No fajnie to wyszło. Natomiast ile Mausiur ma peny na goldzie, jestem ciekaw. Ja tutaj też mam samą załogę na tym kranie, to jest inna. No, na minus wyszedłem, ale to się nie dziwię, dużo z golda ciepałem. Zaraz zobaczymy, ile on na goldzie ma. Dobra, zaraz wracam. Racji świata, tata. Dobra, biorę dziewiątkę z powrotem, bo chcę tą WZ-tę ekspić. A jo to by chcę zdjął gwiazdkę na tym świnioku. A z jakiej to okazji teraz ten garaż tak specjalnie wygląda? Ten questu. A fakt, dobra, nie skojarzyłem. Głupek, głupek, głupek. Jak ty do mnie mówisz? Ile typów czwartych? Chryste, nie jadę chyba na przepychacz, bo... No sporo tego faktycznie, ja na przepychacz akurat jadę, no bo co mam tu zrobić? Wiem, ale ciężka to bitwa będzie, panie. To jeźdź na Frankę Medu, jesteś całkiem mobilny, czemu nie? Spróbuję, zobaczymy co z tego wyjdzie, w razie czego się przestawię.
Ty patrz, ten mouse jest polski. Wyprodukowany w Polsce. PSQD. Nie mogę się doczekać, aż tego pudla nie wprowadzą. Aż tego pudla nie wprowadzą. Nie mogę się doczekać, aż tego pudla nie wprowadzą. No a nie, i co? Aż tego pudla wprowadzą? Oj tam, oj tam. Ty mnie nie łapaj za słówka. A za co mam cię łapać, jak nie za słówka? O, ty zbereźniaczku. Tak czy inaczej, no to będzie taki powiew świeżości. Rzeczywiście, jak od dawna już nie czułem takiej ewidentnej motywacji, żeby pograć w WOTA, tak ten pudel będzie właśnie taką motywacją. To jest coś nowego. I też się cieszę, że właśnie będą polskie nazwiska, polskie oznaczenia, polskie kamuflaże. Chociaż jeżeli chodzi akurat o kamuflaże, to niespecjalnie się postarali, tylko trzy będą. Nie pojechałem z wami na mordownię, bo jak zobaczyłem ilość typów czwartych heavy, to stwierdziłem, że będziemy się sobie przeszkadzać. Nie? Zobacz, gdzie typy pojechały. No. No, 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 nie skomentuję po prostu grubiaństwa. Dość ciekawe, w sensie zabawne. Fuuu, chamstwo i prostactwo! Pospólstwo! Buractwo! No jedź, jedź, małsiątku. To ci zajechałem, to faktycznie sorry, my bad. Na dupa, dupa! O kurde, lebele! To jest właśnie ten niesmak, że no, potykam się właśnie z dychami. Przeciwko dychom to ten mój pancerz chyba niespecjalnie wiele pokaże. Podjadę tam do naszych. O kurde, mouse nas flankuje! Can you believe it? Serio, mouse nas flankuje. Ale jazda. Dobrze. Czekaj, czekaj, chłopie, nie ze mną takie numery, Brunner. Ja tu zaraz na niego wyjadę i od niego pozrywam. Taki mam plan. To nikt ci nie broni. No to też właśnie. Aj, 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 kończy ta wóz. Aj, 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 aj. Aj, miaj, miaj, mor. Aj, nic morelaj, no korasor. Jaka znowu Morella? Kurde, mouse! Help me, Obi-Wan Kenobi! Help! Odbiłem się na Goldzie. On mnie przebija. Matko bosko, kochano! Pomocy! Mouse mnie oflankował. Czekaj, bo przecież ktoś do mnie dzwoni. Taki z ciebie bydlak? On mnie przebija. Czekaj, muszę odebrać. Mamo, on mnie przebija. Halo? Odbił się. To czy coś ciekawego, coś nowego, można powiedzieć. Kurna, jakieś automaty z Radia Z mnie dzwonią, ja tu bitwę gram. Stary. To. Ja tej bitwy nie pokazuję. Wiesz, co się stało? To. Potykam się z tym mausem, ledwo tak, no kurde, resztką sił, naprawdę ciężko mam. I nasza Arta przydzwoniła mi prosto w dupę za ponad pół tysiaka. Ta mi tak pomogła. A ja ją zamierzam pokazać, chociażby właśnie, żeby... Mało tego, zobacz, mało tego, że gościu we mnie trafił, że to była jego wina, on mnie trafił, mało mnie nie zabił tą Martą, odebrał mi znaczną część hapsa, to mnie jeszcze od idiotów wyzywa. Już bym cię wyzywał. Dobre wyzwanie od idioty nigdy nie jest złe. Nie no, ja tę bitwę pokażę, żeby pokazać, jak czasami są trudne warunki nagrywania. Że tu dzwonią z Radia Z, nie wiem po co, jakieś automaty, jak ja nienawidzę czegoś takiego. Na dupa, dupa! Ale to się nazywa świetne odwrócenie kota ogonem. Kurna, myślałem, że zdążę jeszcze sobie gdzieś kota wbić. Ale dobra, nieważne.
Przepraszam, drodzy widzowie, za ten nieprofesjonalny ten, ale myślałem, że to dzwoni akurat, bo bardzo podobny numer był do znajomego, który zazwyczaj dzwoni w ważnych sprawach, a to się okazało, że jakieś boty z Radia Z do mnie dzwonią. Wreszcie się dodzwoniłam! Twój numer może właśnie dziś wygrać w Radiu Z nawet 500 tysięcy! Odpisz Z246 Radio Z. Halo, Grzechu? Halo, Duduś? Wybieraj. To ja wybiorem. Wybiorę maciorem. Dziesiątka, proszę, ja ciebie. Już ty się tak na te dychy upał. Dawno w WOTA nie grałem, to chciałem sobie odświeżyć takie ślimoki różne. Natomiast powiadasz, że kumpel, który dzwoni w ważnych sprawach. Już się zastanawiam, jak te ważne sprawy mogą wyglądać. Halo, Duduś, pijemy? No nie. Dobra, nie, to... nie. Chociaż nie, kranem grałem. Może... Dawno Iskiem VII nie grałem, a po odwiedzinach w Kubince to chciałem sobie przypomnieć, jak to się zachowuje w boju. Oczywiście na żywo. To się tak nie wydaje, ale to jest taki kawał bydlaka, to jest tak pieruńsko wielki czołg. Jest tak potwornie szeroki i ta półsferyczna wieża. Gra tego nie oddaje. No na pewno. Chciałbym, to ci tego zazdroszczę, że widziałeś ten czołg. No, o mał się nawet nie wspomnę, bo to już w ogóle przekracza granice ludzkiego pojmowania. Duzi, duzi. Duzi, duzi. Tam, gdzie mu się kończył błotnik, tam nie się kończyło czoło. No, w związku z czym całkiem sporkawy. Ale wrzuci nas gdzieś do bitwy? I chyba nie, proszę ja ciebie, chyba nie. Alo, gro, co to się stanęło? Patrz, dało nam grę? A, bo to tak widzisz, specjalnie chciało, żeby czekało, na same żeby dychy same dychy były. No, to wspaniaki. No, dawno nie grałem takiej bitwy, gdzie byłyby same dychy. Na poprzednim matchmakingu rzadko się takie rzeczy zdarzały. Nie zdarzało się praktycznie wcale. Kiedyś się zdarzały. Potem ten tak zwany tier 12 niby wyłączyli, później przywrócili tylko w jakiś tam wyjątkowych okolicznościach, a teraz zagram, wybrałem jednego z te deków, których w tej grze nie trawię, czyli lodówkę, chociaż ja wolę określenie Algida, jakoś bardziej kojarzy, jest lodówą z lodami. Jego nazywam Algida. No to taka otwarta mapa chyba nie bardzo na Algidę, nie? Ona ma gówniane kamo. No to się domyślam. I to, ona, myślę, że ona ma wiele wad, tak naprawdę. Jaką ona ma przewagę nad Godzillą? Stary? Żadną. Zawsze mnie to zachodziło. Nie, żadną, bo teoretycznie ma lepsze parametry działa. Ale niewiele, ale zawsze lepsze. Ale w praktyce musisz stać bardziej z tyłu, przez co masz mniejsze szanse na trafianie. To się nie dziwię, że tak rzadko się to spotyka w bitwach. Tym bardziej, że to raczej papier. Raczej. Raczej nie inaczej. Ale ten Iseł jest piękny. Ja pamiętam, jak się kiedyś tym zachwycałem, jak jeszcze były lata aktualizacji 8. coś. Jak właśnie szedłem na tego Isa. O, pamiętam, aktualizacja 8. coś, ona tyle wniosła do gry. Ja na przykład 8.6, no. Ja zacząłem moją przygodę z WOTem podczas aktualizacji 7.1. To akurat pamiętam. Lata temu. To były takie magiczne czasy, już to wielokrotnie na ławach mojego kanału przytaczałem, ale przytoczę jeszcze raz. To były takie magiczne czasy, kurde, sam jadę na górkę, no ekstra. To były takie magiczne czasy ludziska, kiedy były tylko dwa drzewka, niemieckie i radzieckie. Były chyba klon tylko i lipa. Słucham? Klon i lipa. Tak, tak. Nie, ale chyba tylko dwie dychy wtedy były. Typ 59 normalnie był do sprzedaży w sklepie i w grze go można było za goldzika kupić, tak samo jak kawę piątkę. Ja wybrałem kawę piątkę i szczerze mówiąc wcale tego nie żałuję. Zawsze ten czołg chciałem mieć.
od pierwszych chwil w ocie. Tak samo jak Lywę, ale to jeszcze były takie czasy moich rozterek moralnych. Wiedziałem, że to co kupię, to będzie jedyny premium, jaki będę miał w życiu, bo nie chciałem więcej w tą grę inwestować. No. Jedno z najbardziej takich pytań, znaczy z najczęstszych pytań w ocie. Lywę czy cztery? Ja się nad tym nie zastanawiałem. Ja się bardziej zastanawiałem nad tym, czy KW5, czy Lywę. Natomiast obydwa... Ja wtedy bardziej patrzyłem... Byłem taki, wiesz, lolkowym graczem i bardziej patrzyłem na to, który czołg bardziej mnie urzeka z wyglądu, który bardziej mi się podoba. Nawet nie znałem za bardzo ich statystyk. Wybrałem KW5 i tego nie żałuję. Zresztą po dziś dzień, jak kupuję jakieś czołgi albo zmierzam do jakichś dyszek... Aha, no to fajnie. To wyjechałem bardzo niemiło. Zerwałem za darmo. Tak czy inaczej, górka jest chyba pusta, to przepchniemy. Niemniej jednak, o czym tam mówiłem, po dziś dzień ja bardzo mocno zwracam uwagę na wygląd maszyn. Nawet nie tyle na to, jak się czymś gra, ale na to, jak to się prezentuje podczas walki. Lubię grać maszynami pięknymi, bo mnie to sprawia przyjemność. Jestem bardzo wrażliwy na te wrażenia wizualne, taką estetykę. Zresztą dlatego zacząłem w tą grę grać, żeby właśnie się napatrzeć na te maszyny w boju. To się jakiś prosiacznik pyta, czy dobrze. Ja wiem, wiem. Dlatego zignorowałeś dziada, tak? Nie, kliknąłem F5, jak zadał pytanie. A. Tak, pozdrawiam, pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Pozdrawiam Baściule. Tak jest. O, Maus, to gorzej. O, typieś heavy. Jakoś tej bitwy nie widzę, tak ci powiem. Miało tam nikogo nie być. No, miało i się zesrało. A nasza 113, zamiast teraz grać defa i wiesz, ostrożnie, no bo w końcu takie pojazdy i tyle maszyn, to się ciśnie do przodu, już ma połowę hapsa i coraz bardziej do przodu powierzy. Cofaj się. Tak, ja się wycofuję, bo to nie ma sensu. Jadę do magicznego lasu i cię stamtąd będę wspierał. Dla naszych już jest za późno, 113 nie ma rozumu, Eseta już nawet się nie zdąży wycofać. Oni też mają problem, bo nasi podjechali im pod bazę. Nie? Tu są dwa mausy, typ heavy, magazynek stary. Przesrane. Uciekam, całe szczęście. Iseł całkiem nieźle się rozpędza. Podjadę pod kościółek. Znowu będziesz żebrał na nowego kompa? No a cóż innego, jestem ateistą, więc tylko to mi pozostało. Za 1594 złapał F215B. To ładnie, zacznym. No przecież nie brzydko, wcale mi smutno się nawet nie zrobiło. Nawet mi się go szkoda nie zrobiło. Nie wiem, czy uwierzysz. A to nieładnie, nie zacnie. Powinno ci się było być zrobić. Kurde, zapomniałem. Cały czas zapominam, że typ 5 heavy ma haubicę. Trafił mnie w gąskę za 400, no. Kurde, jak tego nie trafiłem. O. Nie najlepiej, kurczę, że się potykam z takimi przeciwnikami. Widzę, haubice to kwice. O, dokładnie. To mądrze powiedziałeś. I łocy mi świecą jak znice. A mausy sturmują. Patrzaj, jedzie szwagier. Proszę, to na nas jedzie. W ogóle się nie boi. W ogóle się nie boi. Nie czuję rygoru. Kurde, te mausy naprawdę cisną. Dostał myszor, to już nie jest taki. Mnie bardziej dobrze, zastanawia... super. Jest Nemo. Typ. Pomóż mi z tym drugim mausem. Dobrze, to spota jakiegoś potrzebuję. Kurde, ja tego FV-a skończę. Dobra. Ekstra to idzie. Niekoniecznie w moim wykonaniu, ale drużyna nieźle. Jedzie, jest mausior. Jest mausior. Po prawej, pomóż. Dobrze, 12 sekund jeszcze ładuje. Help me, Obi-Wan Kenobi. Niech na ciebie jedzie, tylko że... Jaki przyjaciel, niech na ciebie jedzie. Ty bezczelu. A ja cię w testamencie miałem.
Aha. Nie będę spłacał twoich kredytów. A, wyczułeś kalosza. Nie gibaj się. Ale nie trafiłem, moja wina, moja bardzo wielka wina, mam ostatni pocisk AP i jeszcze 4. Ty odbiłem się od boku Mausa, naprawdę? Na goldzie. Muszę pewniejsze strzały robić. Bardziej mnie interesuje ten typ, czy on z górki zjedzie. Zwaliłem. Gdzie ten Maus jedzie w ogóle? Co on robi? Weź go ogarnij typa, no. No już na typa właśnie się skupiam. Ale czemu takie dziwne rzeczy się dzieją? Bo Arty nie ma, ludziska. Wyobrażacie sobie takie zachowanie Mausa, gdyby w bitwie była Arta? Kurde, drugi raz oddałem strzał i nie było dźwięku. Co się stało z pociskiem, nie? A co się stało z pociskiem? Nie wiem właśnie, zmarnowałem, mam 4 hesze, zmarnowałem ostatniego tego, PPK-a. Ja mam teraz wielkie problemy, bo stary mnie się już gold skończył, nie przebije tych wrogów, są za twardzi na mnie. I teraz dupa jest, no. Bez golda to naprawdę będzie słabo. Oflankować ich nie mam jak. No bo ten tam jest setki, a gdzie wiem stoi. Dobra. Za tobą? Aha, a strzelił ci ktoś kiedyś z hesza w dupę? Chcesz zobaczyć za ile wejdzie? Zdarzało się nie raz i nie dwa. Chcesz zobaczyć za ile wejdzie? A chcesz zobaczyć jak bardzo mi się nie podoba takie straszenie? Mausior znowu się na mnie... Kurczę, ktoś może tego Mausa dobić? O, widzisz, ekstra. To naprawdę raz się w życiu przydałeś. Kopa, to ty nie chciałbyś dostać? Ty, czek... Coś się... Mam problem. Co się stało? Mój czołg zaczął cofać i cofa cały czas. Teraz klikam klawisz do jazdy w przód i stoi. Jak to? Co mam teraz zrobić, Duduś? Pomóż. Katapultuj się. Nie, ale serio, sam zaczyna cofać. I on teraz jedzie. Jak mu nie każe jechać do przodu, to jedzie do tyłu. Coś nie się zbagowało. Spację trzymaj. No wiecie co, taka fajna bitwa. Co ja mam zrobić? Matko bosko, kochano. Ty nie jestem w stanie jechać do przodu, no. Wot, ty zbagowana gro. Głupi Maus musi kurde skapować. Stary, ja zacznę jechać do wrogów. No idiota w tym Mausie. No i to jeszcze Polak, co za kurna debil, przecież to było wygrana. Można postrzelać to nie, bo on musi stać tym Mausem w kapie. Trudno. Ja mam teraz lepsze pytanie, czy to się naprawi po tej bitwie? Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, krótka przerwa, Grześku, krótka przerwa.